Cześć. Dzień dobry. Jedziemy w kolejne nowe miejsce w Egipcie. Tym razem wybieramy się do Suezu, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. Ale nie jedziemy sami. Zabraliśmy ze sobą naszego znajomego, Mohameda, który właśnie z Suezu pochodzi, żeby trochę nas oprowadził po mieście. I oczywiście zabieramy Was ze sobą, żebyście również zobaczyli, jak wygląda Suez. Droga z Madinti obok Kairu do Suezu zajmuje nam zaledwie godzinę. To znacznie krócej niż dojazd z Madinti do centrum Kairu. Dojechaliśmy do Suezu i jest okrutnie gorąco, dlatego też na ulicach jest po prostu pusto. A my na początek spacerujemy sobie po promenadzie wzdłuż już Morza Czerwonego. Zresztą zaraz Wam pokażę. Dlatego, że Suez to jest miasto, gdzie kończy się kanał Suezki, który rozpoczyna się w Port Saidzie. A tutaj w Suezie kończy i w Suezie mamy już dostęp do Morza Czerwonego. Tutaj przede mną mamy już Morze Czerwone, a po drugiej stronie za budynkami, które widzicie, jest kanał Suezki. Trochę ciekawych faktów z historii Suezu. W latach 60. i 70. miasto było praktycznie całe zniszczone i opuszczone ze względu na walki, jakie się tutaj odbywały między armią egipską a armią Izraela, która okupowała półwysep Synaj. W związku z tym ludzie z Suezu po prostu wyjeżdżali. Po wojnie październikowej, która miała miejsce w 1973 roku, zaczęto miasto odbudowywać, ludzie zaczęli tutaj wracać. Jeśli chodzi o taką historię najnowszą, to Suez znany jest z tego, że tutaj rozpoczęły się protesty, które zapoczątkowały rewolucję egipską w 2011 roku. Mówi się często, że Suez to był taki egipski Sidi Bouzid, dlatego że w Sidi Bouzid w Tunezji rozpoczęła się rewolucja tunezyjska, natomiast tutaj w Suezie rozpoczęły się pierwsze protesty, które zapoczątkowały egipską rewolucję i też tutaj w Suezie była pierwsza ofiara śmiertelna tych protestów. Zwróćcie proszę uwagę na budynki po mojej lewej i prawej stronie, dlatego że to budynki wyjątkowe też dla Suezu. Możecie je rozpoznać, dlatego że w Port Saidzie, a dokładniej w Port Fuadzie mamy takich wiele. To są wille, które zostały zbudowane dla pracowników kanału Suezkiego. Kanał Suezki otwarto w 1869 roku. I od tego czasu te wille są zamieszkane właśnie przez pracowników kanału Suezkiego. Takie same wille mamy w Port Saidzie i w Port Fuadzie i takie same wille są tutaj w Suezie. Różni je tylko kolor. W Port Saidzie mamy taki kolor żółty, a tutaj budynki są czerwone. Przepiękne, muszę Wam powiedzieć, naprawdę. To jest taka część egipskiej architektury, której nie znajdziecie w innych miastach poza Port Saidem i Suezem. Budynki są z kamienia i są czerwone, ale wszystkie mają zielone okiennice i balkony i drzwi. Przyszliśmy na szybki spacer do parku francuskiego, gdzie jest bardzo dużo starych drzew, ale też bardzo dużo ptaków. Zresztą myślę, że słyszycie w tle. Najwięcej w Suezie znajdziemy kruków i czapli złotawy. Można zobaczyć je nie tylko w parku, ale też na samych ulicach miasta. Widać, że jest to park, gdzie ludzie przychodzą, żeby znaleźć trochę cienia, bo w Suezie jest jeszcze bardziej gorąco niż było w Kairze. Słuchajcie, w Kairze mieliśmy 35 stopni, w Suezie dzisiaj mamy 38, więc wyobraźcie sobie, jak jest gorąco. No a tutaj pośród drzew rzeczywiście można znaleźć odrobinę cienia, trochę się schłodzić. Widać, że bardzo dużo osób przychodzi tutaj robić sobie pikniki z rodziną, znajomymi. A po drugiej stronie ulicy naprzeciwko parku mamy kolejne wille. Te już są trochę większe. Widać, że bardziej eleganckie. Tu jest kolejne. A tutaj naprzeciwko mamy kanał Suezki. I właśnie widać, jak przepływa jeden ze statków transportowych.
Słuchajcie, jestem absolutnie zachwycona. Ja nie wiem, czy to widać, ale gdy szukałam informacji na temat Suezu, no to muszę powiedzieć, że nawet w języku angielskim niewiele można było znaleźć informacji na temat ciekawych miejsc, które tutaj można zobaczyć. Dlatego też zabraliśmy tutaj ze sobą Muhameda, który tutaj się urodził, tutaj się wychował, więc zna świetnie całe miasto. Ale okazuje się, że rzeczywiście Suez jest naprawdę ciekawym miejscem, zupełnie innym niż miasta jak Kair czy Aleksandria, zupełnie też innym niż Port Said, chociaż jest trochę punktów wspólnych, ale powiem Wam, że naprawdę jest tutaj ładnie. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo też w sieci niestety zbyt wielu zdjęć tego miasta nie można było znaleźć, a jak były jakieś, to tak naprawdę nie pokazywały wiele, a naprawdę jest ładnie. Jeśli chodzi o miasto, to Suez jest bardziej tradycyjny niż Kair. My na przykład byliśmy teraz w Madinti, jak już pewnie wiecie, i tam absolutnie nie ma żadnego problemu, żeby na przykład nosiła krótką sukienkę. Nikt nie zwraca na to uwagi. Natomiast tutaj w Suezie jest tak jak w Port Saidzie, czyli krótkie ubrania już zwracają dużą uwagę. I też bardzo dużo osób zwraca uwagę na mnie po prostu, bo wiadomo, wyglądam jak cudzoziemka, więc zwracają na mnie uwagę, jak sobie tutaj chodzę. Czyli dokładnie tak jak w Port Saidzie, ale nie tak jak w Kairze, gdzie ludzie zupełnie mnie ignorują, bo jest tam dużo cudzoziemców. Obowiązkowym punktem podróży do Suezu jest targ rybny. W końcu jak przystało na miasto portowe, słynie ono z ryb i owoców morza. Targ zawsze odbywa się rano i jest pełen ludzi. My przyjechaliśmy jednak po południu, dlatego wiele stoisk jest już zamkniętych. Gdy przechodzimy alejkami targu, sprzedawcy najczęściej proponują nam zakup rekinów, których połów w Morzu Czerwonym jest nielegalny. Niestety bardzo szybko zainteresowano się nami, gdy chodziliśmy po targu z kamerą, i przerwano nam nagrywanie. Ale o tym opowiem Wam za chwilę. Na targu kupiliśmy rybę i obok jest zaraz miejsce, do którego można przejść, żeby nam tę rybę przygotowali. I to miejsce nazywa się Kur, czyli dosłownie piekarnik, ale zaraz Wam pokażę, jak to ciekawie wygląda, bo te miejsca są częścią tego targu rybnego, więc można od razu kupić świeżą rybę i będzie dla nas przygotowana. Tutaj z boku jest taki duży piec, do którego się wkłada tacy z rybami. Tam w tle pani na przykład smaży ryby, więc można sobie zamówić rybę smażoną albo właśnie pieczoną w tym wielkim piecu. Słuchajcie, absolutnie podziwiam panie i panów, którzy pracują przy tym ogromnym piecu i przy smażeniu tych ryb, bo dzisiaj mieliśmy 37 stopni, czy 38 w Suezie, a wiadomo, że obok takiego wielkiego piekarnika jest jeszcze goręcej, więc to jest naprawdę bardzo trudna i bardzo męcząca praca, zwłaszcza latem. Ten opuszczony budynek tutaj to jest opuszczony pałac Muhammada Ali. Aktualnie nic tam nie ma, ale no, w czasach, gdy żył Muhammad Ali, to przyjeżdżał właśnie tutaj do Suezu i tutaj mieszkał. No, musiał to być kiedyś bardzo ładny budynek. Aktualnie niestety cały jest opuszczony, pod upadł i widzę, że nie jest zupełnie odnawiany. Zobaczcie, jaki mamy piękny widok, naprawdę przepiękny zachód słońca. Tak wygląda nasze dzisiejsze obiado, kolacja. Mamy rybę pieczoną w tym ogromnym piekarniku, który widzieliście. Jak widzicie, ona jest cała czarna z zewnątrz, cała skóra jest podpieczona. Tę skórę się oczywiście usuwa przed zjedzeniem. Mamy ryż, mamy tahinę i co jeszcze mamy? Da'e. Surupa'e. To jest surumba? Surumba. Surumba to jest ślimak morski, który jest wysuszony i tak wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj w Suezie naprawdę je się trochę dziwne rzeczy. W
Suezie, oczywiście jak to w mieście portowym, najpopularniejsze dania to są ryby i owoce morza, ale są tutaj trochę inne ryby i inne owoce morza niż można znaleźć w Port Saidzie. Wiadomo, w Port Saidzie mamy ryby z Morza Śródziemnego, tutaj mamy ryby z Morza Czerwonego, więc jest zupełnie inny wybór. Natomiast tutaj też ludzie bardzo lubią jeść różne owoce morza, których w Port Saidzie nie spotkamy, na przykład właśnie ślimaki morskie. Kolacja z pięknym widokiem osłodziła nam trochę przygody na targu rybnym. Ale co się w ogóle wydarzyło? Muszę na szybko Wam o czymś opowiedzieć, chociaż tak naprawdę jeszcze jestem w emocjach po całym wydarzeniu. Poszliśmy na targ rybny, żeby zobaczyć w ogóle jak wygląda, bo to jest coś charakterystycznego tutaj dla Suezu. I zatrzymaliśmy się przy wejściu razem z Mohamedem, dlatego że drugi Mohamed, nasz znajomy, poszedł po prostu poszukać ryb, które chciał kupić. Więc my staliśmy przy wejściu i ja telefonem robiłam zdjęcia. No i pomimo tego, że restrykcje związane z fotografowaniem w miejscach publicznych miały być troszkę lżejsze, po chwili okazało się, że bardzo dużo osób jest wokół nas i się nam przyglądają. W pewnym momencie podszedł jeden pan, no, okazało się, że oczywiście, że to oficer policji, zadając od razu pytania wcale niemiłym głosem, co my tu robimy, dlaczego robimy zdjęcia, co fotografujemy, dlaczego, po co. Ten oficer zapytał Mohameda, skąd jest. Mohamed powiedział, no, że jak to skąd, z Egiptu, z Port Saidu. No i zapytał też, skąd ja jestem. Jak się dowiedział, że z Polski, to zaraz wykonał telefon, że jakieś podejrzane dwie osoby, Egipcjanin i Polka, robią zdjęcia na targu rybnym. I w tym momencie już wiedzieliśmy, że coś się dzieje, więc Mohamed poinformował tego oficera, że on też jest Polakiem. I wtedy on się w ogóle na maksa zdenerwował, dlatego że no, myślał, że po prostu złapał jakiegoś Egipcjanina na robieniu zdjęć tam, gdzie rzekomo nie można, a okazuje się, że ten Egipcjanin jest cudzoziemcem. To go bardzo zdenerwowało. No, zaczął na nas krzyczeć, bardzo był niemiły i tłum ludzi zaraz, wiecie, obok nas się pojawił, którzy tam pracowali na tym targu i sprzedawali. Część osób rozmawiała z nami, część osób z tym oficerem, próbując go uspokoić. W tym momencie wrócił nasz znajomy, który poszedł kupić ryby, i to on zaczął rozmawiać z tym oficerem i zaczął tłumaczyć, że my tu jesteśmy z nim i po prostu przyszliśmy zobaczyć, jak wygląda ten targ, i rzeczywiście zrobiliśmy jakieś zdjęcia. Żeby było jasne, robienie zdjęć na tym targu wcale nie jest zakazane. To jest to zwykłe miejsce publiczne, można tam robić zdjęcia. Jeżeli my robiliśmy zdjęcia lub nagrywaliśmy osoby na tym targu, to zawsze zapytaliśmy, czy możemy, i dopiero kiedy ktoś wyraził zgodę, to rzeczywiście nagrywaliśmy. Nie było takiej sytuacji, że my nagrywaliśmy kogoś wbrew jego woli, naruszając czyjąś prywatną przestrzeń. Złapali nas, jak robiliśmy zdjęcie, po prostu wejścia do tego, na ten targ, gdzie autentycznie widać było tylko i wyłącznie te stoiska z rybami i jakichś tam ludzi w tle. Więc nie robiliśmy absolutnie nic nielegalnego, ale pan oficer chciał zrobić show dla innych osób, które tam były, żeby pokazać, kto ma władzę. Gdyby nie to, że obydwoje mamy polskie paszporty, nasza wycieczka na targ rybny skończyłaby się na komisariacie i usunięciu materiału z tego miejsca. Mimo iż nie ma tam żadnego zakazu nagrywania, a my nie złamaliśmy żadnych przepisów. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, a nasz materiał z Suezu pozostał nienaruszony. Koniec naszej wycieczki po Suezie. Jakie mamy wrażenia? Fajne. Fajne miasto, takie bardziej lokalne, ale ciekawe. Mieliśmy troszeczkę przygód, też tych nieprzyjemnych niestety, ale ostatecznie i tak wrażenie mamy pozytywne. Ostatecznie nic się nie stało, tak więc kończymy nasze zwiedzanie Suezu. Bardzo dziękujemy, że nam towarzyszyliście dzisiaj. My wracamy do Madinti, do Kairu, i do zobaczenia. Cześć! Pa!